Ma pan dostawać 1000 euro, a na to, proszę pana, ciekawe polskie dziecko, ale białe, katolickie polskie dzieci mają 500 zł. Co, nie jestem chory. Proszę państwa, filmujcie to. Patrzcie, co się dzieje. Patrzcie, co się dzieje. Wyszło szydło z wora. Masońska organizacja mówi, że my na takiego obywatela i na tą panią będziemy płacić po 1000 euro. Po 4200 zł. Ile będzie dostawała polska rodzina na polskie dziecko? 1000 zł pocikowego raz w życiu. I to jest wszystko. Nie damy się. Nie damy się oszukać. Nie damy się okraść. Dosyć tego. Dosyć antypolonizmu. Dosyć hołubienia niepolskich dzieci. Dosyć okradania polskich dzieci. Kurwa mać. Dosyć tego. Dosyć tej bezczelności. Dosyć tego antypolonizmu. Nie ma. Skończyło się. Babci stanie antypolskie. Rządy okrągłostołowe. Rządy neokomuny. Rządy masonerii w Polsce się skończą. Będzie referendum i będą wybory. I my, Polacy, pokażemy, gdzie jest miejsce antypolaków. Nie ma dla nich miejsca w Warszawie. Nie ma równouprawnienia. To nie są ludzie drugiej kategorii. Oni nie mają wstępu do Polski. To są antypolacy. Ludzie, którzy są przeciwko narodowi polskiemu, nie mogą dysponować naszą kasą publiczną. Nie mogą zarządzać polską służbą zdrowia, bo będą mordować naszych starych ludzi.